Mamy problem z zakwaterowaniem uchodźców, poinformował prezydent Suwałk podczas wtorkowego spotkania z mediami. Potrzebujemy pomocy mieszkańców. W pierwszym okresie napływu uchodźców wojennych z Ukrainy kwaterowano w miejscach ustalonych z wojewodą podlaskim. To były hostele i hotele, ale sytuacja dynamicznie się zmienia. W pewnym momencie również pan wojewoda poprosił o zorganizowanie tak zwanych hubów, gdzie przebywaliby uchodźcy na kilka godzin czy kilka dni, a później byli rozkwaterowywani do innych miejsc. Takim hubem tutaj w Suwałkach jest hala ośrodka sportu i rekreacji. Otrzymaliśmy 200 łóżek takich polowych z Agencji Rezerw Materiałowych i w sobotę one przyjechały. Hala ośrodka sportu i rekreacji została przystosowana do przyjęcia 200 uchodźców pod te potrzeby, co chodzi o większą liczbę osób. Zameldowałem wieczorem w wojewodzie podlaskim, że zadanie wykonane. Wprawdzie przyjechały tylko łóżka bez wyposażenia, ale wszystko zostało to skompletowane dzięki staraniom ośrodka sportu i rekreacji, ale również naszym mieszkańcom, firmom, które przynosiły pościel, poduszki i wieczorem ta hala była przystosowana do przyjęcia pierwszych uchodźców i oni zaraz przyjechali i już nocowali. Prezydent podkreślił ogromną ofiarność firm i mieszkańców w niesieniu pomocy organizacyjnej przy realizacji tego zadania. Tymczasowy punkt pobytu zorganizowany w hali służy przede wszystkim tym, którzy traktują Suwałki jako przystanek w dalszej migracji. Przywozimy ich MPK-iem z dworca PKP, gdzie wysiadają z tych ostatnich pociągów, nocują na dwór w hali ośrodka sportu i rekreacji i z rana organizujemy transport na Litwę. I ona na dzisiaj teraz pewnie jest i pusta hala ośrodka sportu i rekreacji, bo 44 osoby dzisiaj z rana wyjechały autobusem do Alitusa. Wykluczenie komunikacyjne Suwałk nie pozwala ruszyć ukraińskim obywatelom dalej transportem publicznym. Dlaczego? Pociągi nie kursują, szynobus nie kursuje, natomiast te dalekobieżne autobusy, które jadą gdzieś tam z głębi Polski, z Warszawy, one są już załadowane i praktycznie nie można wsiąść do tego autobusu. Dlatego też miasto, to nie zadanie miasta, uruchomiło transport międzynarodowy. Taki no, kryzysowy transport musieliśmy zorganizować. Wojewoda wie o tym, za zgodą wojewody, ale również próbowałem zorganizować, uruchomić szynobus, który przecież funkcjonuje w sezonie letnim na trasie Białystok Kowno i on by bardzo dużo spraw załatwiał. Niestety, pomimo pozytywnego podejścia do tej sprawy ze strony władz województwa podlaskiego, jest jakiś problem po stronie litewskiej. Zgłosiłem to do wojewody podlaskiego i prawdopodobnie na szczeblu ministerialnym te sprawy będą dyskutowane, bo nie może samorząd realizować usług przewozowych w transporcie międzynarodowym. To nie jest nasze zadanie, są inni przewoźnicy. My odpowiadamy za transport lokalny, transport miejski. Ale nie wszyscy uchodźcy chcą jechać dalej. Takie osoby z hali przy Wojska Polskiego trafiają do hoteli, hosteli i tak zwanej bursy. Tam będą przebywały tydzień, dwa, trzy i musimy zrobić wszystko, żeby te osoby umieścić w domach, w mieszkaniach. Naszym teraz wyzwaniem takim olbrzymim to jest rozkwaterowanie tych osób do mieszkań. I tutaj są pewne rozwiązania w tej ustawie, w tej specustawie. Będziemy płacili te 40 zł, państwo będzie płaciło za naszym pośrednictwem. Natomiast to jest cały proces, który trzeba teraz zorganizować. I dobrze się stało, że jest ten Związek Ukraińców tutaj w Suwałkach. On nam pomaga. I myślę, że na dzień dzisiejszy to jest pewnie około 150 osób została już rozkwaterowana z hoteli i hosteli do mieszkań. Pomagał nam tutaj Związek Ukraińców. Zresztą my w pierwszych dniach uruchomiliśmy tutaj infolinię, jak państwo wiecie, i tam są zgłaszane również takie wolne mieszkania, wolne domy, ale również i oferty pracy. I tutaj zgłoszono nam sporo, bo w zakresie
ofert lokalowych, 57 ofert mieliśmy na około 300 osób. Ten zasób jednak jest już niemal wykorzystany, dlatego miasto apeluje do mieszkańców o wsparcie i aby usprawnić kojarzenie zapotrzebowania z ofertami, uruchamia kolejne elektroniczne narzędzie do wzajemnej komunikacji, zarówno w zakresie mieszkaniowym, jak i ofert pracy. Lada chwila dostępna będzie internetowa tablica ogłoszeniowa. I na tą stronę internetową Ukraińcy będą mogli w swoim języku wpisywać swoje potrzeby, swoje oczekiwania, co chodzi o miejsce chociażby zakwaterowania, czyli mieszkanie, że potrzebuje ktoś mieszkania, czy też pracy, czy jakieś rzeczy, a z drugiej strony Polacy, czyli mieszkańcy Suwałk, będą mogli przedstawić swoją ofertę. I ta oferta w języku ukraińskim będzie tłumaczona na język polski, a ta oferta Polaka będzie tłumaczona na język ukraiński. I będą podane kontakty pomiędzy tymi osobami, także będzie Ukrainie czy Polak mógł bezpośrednio nawiązać, będą mogli nawiązać ze sobą kontakt z tłumaczem czy bez, zobaczymy. Według ostatnich szacunków w Suwałkach potrzebnych jest około 200 miejsc pracy dla kobiet. Wśród pań, które przybyły do miasta, są i ekonomistki, i prawniczki, ale i fryzjerki, i kosmetyczki, i pedagogów mamy. Różne profesje, różne zawody. No i będziemy chcieli również sięgać po te kadry, które są, i proponować zatrudnienie. Już jedna osoba w Urzędzie Miejskim pracuje, znająca język, Ukrainka, która zna język polski. I takich osób będziemy potrzebowali pewnie w naszych instytucjach. MOPR zaraz rozpocznie swoją pracę w szkołach. Na pewno część tych osób znajdzie miejsce pracy w naszych jednostkach, ale prosimy, apelujemy do pracodawców, żeby te wolne miejsca pracy zgłaszały, no, mając to świadomość, że tutaj przebywają i praca ewentualna, ta praca powinna być adresowana do kobiet. Miasto zmaga się również z trudnymi rodzinnymi sytuacjami dotykającymi przybyłe do nas osoby. Dzisiaj na kolegium podjęliśmy decyzję, że rodzina z willi Eden zostanie wkwaterowana na ileś tam dni do Centrum Interwencji Kryzysowej, bo to jest kobieta z trojgiem dzieci w bliźniaczej ciąży i rodzi za tydzień czy za kilka dni. A wobec tego, no, to jest hotel i wobec tego położymy ją w Centrum Interwencji Kryzysowej. Tam są lepsze warunki i trzeba zabezpieczyć opiekę tym dzieciom na czas pobytu jej w szpitalu. No, sytuacje są naprawdę różne i jakoś, no, próbujemy to wszystko ogarnąć.